Znajdujemy się właśnie na terenie jednego z fortów twierdzy Kraków i będziemy przeprowadzać tutaj badania. Ze względu na to, że twierdza, fort jest nawiedzony. Najprawdopodobniej nawiedzają go cieniste postacie żołnierzy poległych tutaj w bitwach. I chcemy to sprawdzić, zbadać tę sprawę, czy faktycznie tak jest. Panowie, fort jest naprawdę ogromny. Ogromny, masywny. Dostaliśmy też zdjęcie, na którym widać jedną cienistą postać. Tak. Ale też jest materiał innego youtubera z Polish Ghost Hunters. Tak, także Meska. Zapraszamy też do niego oczywiście, a my idziemy i wchodzimy do fortu. Fort wybudowano w latach 1892 do 1896. Stanowił kolejny etap rozwoju austro-węgierskiej fortyfikacji stałej w twierdzy Kraków. Cała jego artyleria została usytuowana na stropodachu trójkondygnacyjnych koszar i ukryta pod wieżami pancernymi. Cztery wieże dla haubic kalibru 15 cm i dwie dla szybkostrzelnych dział kalibru 8 cm zapewniały skuteczną obronę doliny, a także wspomagały ogniem sąsiednie forty. Na stropodachu za wieżami pancernymi usytuowano galerię strzelecką dla żołnierzy piechoty do obrony bezpośredniej fortu. Obronę bezpośrednią zapewniała także głęboka fosa z dwoma kaponierami przeciwstokowymi uzbrojonymi w sześć armat kalibru 8 cm połączonymi podziemną galerią. Kaponiery i galeria są połączone z budynkiem koszarowo-bojowym za pomocą głębokiej poterny, czyli podziemnego korytarza prowadzącego bezpośrednio pod fosą fortu. Fort brał udział w walce artyleryjskiej z wojskami rosyjskimi na przełomie listopada i grudnia w 1914 roku i w stanie nienaruszonym doczekał końca wojny. W dwudziestoleciu międzywojennym fort wraz z sąsiednim fortem służył polskiemu radiowywiadowi. Były w nim zlokalizowane radiostacja i maszt radiowy. Informacje wywiadowcze pozyskane za pomocą tej radiostacji pomogły w rozszyfrowaniu niemieckiej enigmy. Stajemy i ci. Pytam samolotowy, żeby... Tak, to jest. Ktoś tam jest. Ktoś tam jest. Ktoś tam jest. Fenomenalne. Nie, ktoś tam czaskał drzwiami. Nie wiem, czy to ktoś z zewnątrz, czy... Już się zwiększyliśmy, nie było nikogo. Nie. Możliwe, że Wojtek od razu nie był tam taki. Schodzę jeszcze, może. Tam jest sensacja. Zapyta. Dobra, Kuba, idziemy w tamtą stronę, niech chłopaki idą w tamtą stronę. Dobra. A my idziemy tam. Do powodzenia, panowie. Sobie będę przyświecał. A w tym forcie, tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, są cieniste postacie, mają się przemieszczać korytarzami tego fortu. Najprawdopodobniej są to duchy żołnierzy tutaj poległych, bądź też niepoległych. Możliwe, że energię, którą tutaj zostawili, po prostu krąży cały czas tutaj w tych murach. Chłopaki, w którą zostawimy na piętrze, tak? My idziemy piętro wyżej. No to zejdziemy potem. Jestem ciekawy, żeby dojść do końca. I zobaczyć, czy to przejście, które jest takie wąskie tam po całej prawej stronie, czy do niego da się dojść tutaj. Beskito.
stąd słyszał kroki. Chyba, że to ta woda kapie. Hop, hop. Z tej strony, tutaj w ścianie idzie jeszcze takie wąskie przejście. Takie, że idąc do przodu, to nie jesteś w stanie się wiesz zmieścić, nie? Przodem, tylko bokiem trzeba będzie iść. Trzeba będzie to iść, kurczę, obczaić jeszcze. Czy jest z nami tutaj jakiś żołnierz? Polski? Niemiecki? Gawarisz paruski? Nic, przejdźmy. Będziemy się z chłopakami. Trzeba nie łapać. Trochę wody pod nogami. Uwaga na takie miny. No właśnie. Właśnie takie. Wiesz, co można było? Patrz, wyżyłeś. Tutaj. A tutaj, no? Żeby to zrobić. Czy nie jestem pewien. Sople w lipcu. To sprawdzali chyba. Nie, tu nie. A nie, zobaczmy się. To mam dobrą sprawę, to był też zamknięty. Ale jeszcze musimy iść do góry. Czy one poszły do góry? Nie, chłopaki poszli w tamtym kierunku. Dobra, to chodź do góry idziemy. To się coś takiego lubi chyba, z tego białka. Możliwe, no. Czuć spalone, ale tu są te działko, te ogródki działkowe. Widzisz gęb? I tam w pizdu do końca to idzie. I z drugiej strony też. Ale to idzie przejść. No idzie, tylko że jest bardzo wąsko. Kadłubeczka. Kurwa, coraz więcej wody. Coraz więcej wody, że mam mokro w butach. Ja mam sucho. I dupa. Koniec. Tu musi być jakiś tunel wentylacyjny.
jakiś tunel wentylacyjny. Po lewej stronie. No. No ale to co to rzuca? Woda. No widzisz, patrz. A z czego to się ciągnie? Takie dziwne wymowy. Jakieś cień się ciągnie, skąd? Widzisz to? Widzę, widzę. Dobra, chodź na górę, bo tutaj chłopaki rządzą. Ale czuć takim drewnem przesiąkniętym, mokrym. Czy jest z nami ktoś tutaj? Jakiś żołnierz? Jeżeli tu jesteś, to pokaż nam się. Właśnie, czy chłopaki nie wchodzą na górę, wiesz? Wiemy, że tutaj jesteście. Że tutaj jesteś. Co cię zatrzymało po tej stronie? To jest kolejne wyjście. Wtedy chodziliśmy. No zgadza się. Możesz H2 w moim kierunku. O, dziękuję. Poświeć go, tak? No, jest sucho. Schodzimy. Może tutaj jesteś? Jak tu się niesie? Słyszysz, jaka to jest akustyka? No. Soldat, ty tu? Soldat, ty jesteś? Sesja EVP, Ford. Czy jest z nami jakiś żołnierz tutaj, w tym pomieszczeniu albo w tym całym kompleksie?
Jak masz na imię? Jak ciebie zawód? Sprechen Sie Deutsch? I tyle z niemieckiego. Ich bin Lukas. Wo bist du? Wo bist du? Nie zapominajmy, że niekiedy takie miejsca potrzebują trochę czasu prowokacji, aż coś zacznie się dziać i manifestować swoją obecność. A wiemy, że to miejsce. Słyszałem tutaj. Chociaż nie, mogło się ponieść, bo oni też wchodzą po schodach i mogło się to ponieść po korytarzu. Akustyka tutaj jest taka, ale nie inna. Popatrz, jeszcze stare mechanizmy to są. No to są do działu chyba, do amunicji. Czy to mogły być windy transportowe? Albo windy, no, transportowe. No, z racji tego, że mi na razie niewygodnie. Chowam K2. To sobie na razie nic. Złożymy siatkę i zrobimy sesję. Czy będzie powtarzać się?
zdarzyła się teraz całkiem dziwna sytuacja, bo przeprowadziłem sesję, robiliśmy teraz z Gibem odsłuch. Siatka cały czas sobie świeci w tamtą stronę. Gabe widział, że pojawia się na ekranie coś żółtego. Pytanie, czy to coś z oprogramowania, czy coś się pojawiło przy na nagrywaniu, że tak powiem. I tak po prostu to mi było, wiesz? W każdym bądź razie, jak potrafię robić, mój telefon potrafi kręcić klipy 30-minutowe bez żadnego wysypania się. Tak tutaj po chyba 6 minutach się wysypał. Czyli włączyłeś nagrywanie i wstałeś, robiłeś sesję? I... Tak, włączyłem nagrywanie, wstałem, robiłem sesję, a teraz to widzicie, drugą siatkę. Powtórz sesję. Piło to. Coś kobiety? Nie. Kobiecy głos. Może tam słychać teraz Bjorna akurat. No tam, a to gdzieś z tym. Kobiecy głos. Mam tu kamerę do uchwyci. Słyszeliśmy teraz kobiecy głos. Z tamtej strony. Ale to powinno być też. Halo, tam? Na takiej krótkiej stronie. Podejdźcie do nas. Mamy problem, nie potrafimy tutaj do was wejść. Ciężko, bo tu słyszę chłopaków i nie wiem, czy to nie są oni. Żołnierze, podejdźcie do tej kraty. Mamy problem w podejściu do was. Więc bardzo was prosimy, podejdźcie tutaj. Przebijana taśma. Kurwa. Ja mówię, co to się odpierdala? I skrzek zimny. Wiemy, że przechadzacie się po tym kompleksie. Też to słyszałem. To nie były krople. Nie, to nie były na pewno krople. Na pewno nie były krople. Żołnierze, podejdźcie. Wiemy, że tutaj jesteście. Podejdź do mnie. Podejdź teraz do mnie. Jeśli potrzebujecie energii do kontaktu z nami, pozwalam wam jej użyczyć swojej, ale tylko i wyłącznie do kontaktu.
Termowizja Ford 1. Podnajmij moje pod moim numerem. Jest tam taki Ford wejściu. Zimniejszy niż powietrze? Jest. A tutaj nie masz czego teraz ciągnąć, bo za nami okno jest. Nie widać. Zamknięte. Czy to ty tutaj jesteś? Ty gdzie? Za mną. No, tak jak... Ciekawe. A co się za mną? Jakie jest zmiana? Jak to jest, żołnierze, że się ukrywacie, co? Żołnierz nie powinien odczuwać strachu ani lęku. My wam krzywdy nie chcemy zrobić. Więc możecie śmiało do nas podejść. Skontaktować się z nami. A my słyszeliśmy cały czas dźwięki tak. Z tej strony, nie? Albo się to tak roznosi? Zobacz ten kolc pod to. No jest. Słyszeliśmy tam. Ale się zimno zrobiło teraz. Mhm. Jest to chłodno. Zaś kurde, powiem wam, że sugeruję. Sugeruję, że to mówisz to, co odczuwasz. No. Tak samo czuję zimno. Tutaj jest tak, chłodno. Jest tak ciągnie. Tak. Jest tu chłodniej. To nie jest żadne sugerowanie. Idziemy w którą stronę. Ej. To częściej byliśmy? Wydaje mi się. Czy tu byliśmy? Aha. Byliśmy. Tak? Bo to na lach, które są bardzo takie... piła. Tu nie byliśmy. Byliśmy na samym początku. Na samym takim początku. No nie wiem. Wszystkie pomieszczenia tutaj w tym... kompleksie. Są bardzo bliźniacze do siebie. Ford. Ale te kolcpoty się robią tak z daleka, widzisz? To też się robi. Czyli im To nie jest woda. Nie, woda tu chyba. Teraz tam. Tam. Popatrz.
Nie ma żadnego... Widzisz, mokrego u góry miejsca, z którego mogłaby kapać woda. Cały czas cicho nadzieję, że naszą obecnością tutaj przebudzamy coś. No, też mam taką nadzieję. Że coś uda nam się przebudzić w tym miejscu. Jeszcze zobaczę tutaj. Książka Galba. To jest instalacja. Nie. Wentylacja. Jeszcze nie. Oj, bo, proszę. Woda. Ale popatrz, robię to wyrażenie, te stropy, nie? Mm-hmm. Dobra. Nie wiem, czy widzicie mnie, moją twarz, moją postać, ale chyba widzicie. To już był koniec sesji. Dziwne rzężenie. Tam się co chwilę coś pojawia na siatce. Na tej drugiej, bo widzę, że jakby czasami się promień zatrzymuje w powietrzu. Czy widzę, że wiesz, to jakby coś go blokowało. Nie dochodzi do niego do nas. Czy on dochodzi do nas, tylko że bardzo daleko. Widzisz, już widzisz? No, widziałem to. No. Coś tak jakby przyszło przez tą siatkę. No tak to wygląda. Jeszcze raz. Sesja EVP. Fort Kraków. Czy to ty wyłączyłeś moją kamerę? Czy ty zachowałeś się tak po świńsku? Wiemy, że tutaj coś jest, że się zaczynasz panoszyć. Atmosfera gęstnieje. Ale wiesz, my się nie boimy. Podejdź tu do nas. Pokaż swoją obecność. Dodaj hałas, przemów do nas. Ja się teraz wyciszę, zasady już znasz. Postaraj się przemówić do tego urządzenia. Daj nam szansę na uchwycenie zjawiska paranormalnego. Bo przecież chyba masz świadomość tego, że nie żyjesz. A jak nie, to się właśnie dowiedziałeś. Czekam. Dwójka. Pulsacyjnie. Pulsacyjnie to jak też żyłem chwalenie, pamiętasz? Podobnie. Ale do czerwonego daj patrz. Jak ważne mnie by dodał od siebie, to napierdzielam. Możesz mi ją podać. Słyszałeś to? Mhm. Teraz na drugiej kamerze. Nie będzie pokazane w trakcie montażu. Kroki z drugiej siatki. Chłopaki są tam. A chłopaki są pod nami. No dosłownie pod nami. To będzie cięcie. Thank you.
Przestało. Okej, patrz. Poszedł. Co? To zło? Poszedł. Przestało, no. Ale ona chodziła równo. I poszła. Może do chłopaku teraz zeszedł. I czerwone wyjechał. Dalej pyka. Aha. Nagrywa? Tak. Nagrywa. Stacja IGP, twierdza Kraków. Czy to ty nas tutaj nawiedzasz? Czy to ty przecinasz tą siatkę laserową? Widzimy cię, jak przekraczasz siatkę laserową. Mógłbyś do nas podejść, bo te dwa... Patrz, czerwone. Co ty wywołujesz ten? Te skoki? Zgasło. Tak, przyciął też na siatkę. Gaśnie. O, atak. Zgasło, teraz cisza i atak. Czy mógłbyś tu podejść do mnie, ze mną porozmawiać? Patrz, może podejść. Jesteś tu? Chodź tutaj. Nakazuję ci tu przejść. Po cztery zabiję. Dziękujemy. Mógłbyś coś przemówić do tego urządzenia, jak już tutaj jesteś? My się teraz wyciszymy. Będziesz miał minutę dla siebie, ok? Rozumiesz? Jak rozumiesz, to przestań na chwilę oddziaływać energią. Patrz. Zostawiam tutaj urządzenie w mojej lewej ręce dyktafon. Jak chcesz, możesz się na nim nagrać. Podejdź do nas i przemów.
Przeszkadza ci światło? Jeżeli tak, to przestanie działać na K2. Jeżeli dokucza ci światło, na chwilę uspokój energię. Jesteś w stanie przestać oddziaływać? Pokażesz nam to? No to ale pokaż, że przestajesz. Mam takie wrażenie. Nie wrażenie, kurwa. Słyszę, jakby ktoś bardzo takimi powolnymi kroczkami od przodu do nas podchodzi. Krok. Krok. Tam, przy tamtej kamerze. Krok. Od tamtej strony, jakby szedł w naszą stronę. No. Przestań oddziaływać energią na to urządzenie, proszę cię. Nie przypominam sobie, żeby tam woda kapała. Tam na dole to rozumiem, a tu? Na dole kapała, ale nie tu. Czy są kałuże, no ale to po tych ulewach, nie? Przecież tutaj Kraków zalało pach do czerwonej. Spokojnie, spokojnie, pach do czerwonej. Jeżeli ten odcinek się podobał, to zostaw kciuka w górę oraz komentarz. Może Tobie udało się wyłapać na materiale coś, co my przeoczyliśmy. Jeżeli tak jest, to koniecznie podziel się tym w komentarzu. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na kanale, to zasubskrybuj nasz kanał i aby być na bieżąco, pamiętaj o dzwoneczku. Wszystkich chętnych, którzy chcą nas wesprzeć, odsyłamy do zakładki Wesprzyj. Po wsparciu, w zależności od opcji, jaką wybierzecie, czekać na Was będą bonusy w postaci niepublikowanych materiałów czy zdjęć z naszych paranormalnych wypraw. Będziecie również mieć dostęp do nowych odcinków 24 godziny wcześniej. Wpadajcie również na nasz fanpage na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy, co dzieje się w projekcie, oraz na nasze Instagramy. Do zobaczenia w następnym odcinku.